Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy i tak naprawdę nagrywam sobie tego łowcę, żeby sprawdzić, czy tutaj coś możemy w tych lochach ruszyć, czy niestety jeszcze nic nie damy rady zrobić. Głównie tutaj, jeżeli chodzi o tą strefę mroku, tornado. Tornado to jest rzecz, która wydaje mi się, że już powinniśmy, zważając na to, że to jest łowca, zamykać powoli. Mamy już dość pokaźne, można powiedzieć, statystyki. Tutaj już 40 tysięcy zręczności tak naprawdę zbliża się wielkimi krokami. No ale co? No nie mamy miejsca, nie? Miejsce to jest ta nasza bolączka, jak sami widzicie, ja tutaj sobie przed odcinkiem trochę zrobiłem, no ale bardzo dużo itemków, które są za 10 banieczek, oprócz tego mamy jakieś bronie do kibla, mamy też tutaj na stojaku epiki do kibla, takie zapasowe, więc no generalnie... Co mogę powiedzieć, no tak naprawdę teraz jest ciężko, jeżeli chodzi o to miejsce. Na pewno zrobimy sobie taki odcinek z łowcy, gdzie będziemy to tornado zamykać i tak już typowo zamykać, dociskać. Ale myślę, że to muszą być gdzieś okolice 950 tornado, coś w tym stylu. No i musimy mieć całe EQ wolne, bo w tym momencie jest z tym lipa. No buduje nam się skarbiec na 15, tak można powiedzieć symbolicznie, żeby tylko był. I potem będziemy już lecieć dalej kopalnie, w tym momencie on jest na 26 poziomie. Natomiast tak, no mówię, no dzisiaj sobie posprawdzamy inne lochy i może na koniec to tornado. Trochę na streamkach też sobie to tornadko delikatnie tak dociskamy, ile tam mamy miejsca, to tyle, że tak powiem, tak jak mówię, no robimy tego tornada, bijemy, w tle tam sobie klikamy, powiedzmy, to sobie lecą te walki, a my rozmawiamy, także oczywiście zapraszam na streamki, nie wiem czy dzisiaj, bo miało nie być streamków do końca tygodnia, ale nie wiem czy dzisiaj może mi się nie uda odpalić na jakieś 2 godzinki, może nie o 19, na przykład o 20, troszkę później, no ale to jeszcze zobaczymy. Po prostu zostawcie followka, zostawcie sobie tam, zaznaczcie, żeby was powiadamiało, no i sami będziecie wiedzieć, kiedy streamek zostanie odpalony. Link oczywiście w opisie. Oprócz tego zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło. No i co? Chyba lecimy. Co wam tutaj mogę na tym łowcy pokazywać? No w zasadzie nic się nie dzieje, tak jak mówię, no już tą zręczność mamy do około, już prawie mamy 40 tysięcy tej zręczności, dobijamy, więc no jakoś to zaczyna wyglądać. Ale generalnie tutaj no nic tak naprawdę nie robiłem, przeklikałem sobie wszystkie rzeczy, które mogę sobie przeklikać tutaj na tym łowcy, żeby po prostu jak wbije level, to mnie to nie korciło, w sensie nie korciło, nie, żebyśmy na tym nie ucierpieli, powiedzmy, czyli tutaj arenka, misję też od chwilę przed nagraniem dosłownie przeklikałem, tutaj jakiś ten wehikuł i tak dalej, walk petów i tak dalej jeszcze nie robimy, może sobie to zostawię na streamka, o ile ten streamek będzie, a jak nie, to po prostu przeklikam wieczorem. Dobra, chyba wchodzimy do tych lochów, nie ma co. Na streamkach też tutaj z tego serwera sobie oglądamy naszą tutaj potyczkę z naszymi kolegami z górnej części tabeli, więc jakby też nieraz te walki sobie lecą, też dużo osób to ciekawi, co mnie w sumie dziwi, ale ostatnio chyba 50 osób było, czy tam 51, jak oglądaliśmy walkę, a potem troszkę uciekło, więc też ich ciekawią te bitwy, więc naprawdę spoko. Dobra, lecimy. Co tak naprawdę w strefie światła? W strefie światła mamy dwóch magów, których wydaje mi się, że no nie ma opcji totalnie pokonać. Tutaj nie oszukamy ich odrodzeniami, więc chyba nawet nie ma co grzybów marnować na nich. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych magów, no to Zeus jest dość twardy i nie bije wcale aż tak dużo. No ale jednak, no zobaczcie, no tego HP ma prawie 460 milionów. No i tutaj nasz składa, nie? No zobaczcie jak to wygląda, więc w ogóle jeszcze do niego podejścia niestety nie ma. Nie jesteśmy tu berserkiem, żeby jakieś 10 osób z rzędu wykonać i go faktycznie poskładać. No widzicie jak te walki wyglądają. No nawet w najlepszym, powiedzmy tam w najlepszym możliwym scenariuszu walki zostanie mu tak z 200 ze 150 milionów, tak więc no tak to wygląda. Natomiast ten kolega nas bodajże cały czas składa tutaj dosłownie na jednego strzała, o ile się nie mylę, dokładnie. Spróbujmy sobie to zrobić tak. No teraz był krytyk, ale powiedzmy jeszcze jeden, żeby tak nie było krytyka, nie? No teraz był też krytyk, ten krytyk o wiele lżejszy niż tamten, znowu krytyk. No zobaczcie, no my mu tutaj około połowy HP, no ale widzicie, no on nas tutaj na dosłownie jednego strzała składa, więc tak naprawdę no nie ma tutaj podejścia, nie? Dobra, więc lecimy tu, no i zobaczmy, mamy Alvaro to jest magi, zobaczmy czy jesteśmy w stanie go poskładać. Tak średnio orientacyjnie powiedzmy 100-150 grzybków na każdego przeciwnika, zobaczymy czy coś się tutaj uda. No z łowcy też nie tak dawno nagrywaliśmy, no ale był ten event Golda, troszeczkę te statystyki nam podrosły, więc zobaczymy jak to pójdzie. No 413 level na pewno wbijemy, zobaczcie, że brakuje nam tutaj tak naprawdę dwóch tornad, więc myślę, że bez problemu to na koniec ewentualnie zrobimy. No i co, no powolutku leci ten level, nie? No idziemy w golda, więc jakby
Nie dziwi nas to, ale i tak jako tako to idzie, nie? Ciekaw jestem w sumie, to też taki eksperyment, można by powiedzieć, bo na wojowniku, między wojownikiem a owcą jest miesiąc różnicy, wojownik wyszedł miesiąc później, no i na wojowniku będziemy lecieć w tego expa do 420, natomiast tu o 400 idziemy w golda. Na wojowniku mam bodajże 407 level, dobiłem ostatnio, więc ciekaw jestem właśnie, czy wyprzedzę tutaj tego łowcę, idąc właśnie na expa na wojowniku, a na łowcy tutaj cały czas golda. Ciekaw jestem, no bo te postacie są jakby nie było dość zbliżone. No dobra, no ten Alvaro, tak już są takie próby fajne, ale z tego co widzę jeszcze nie ma opcji. No tutaj jakby ciężko ciężko cokolwiek go szukać, no bo to jest mag. Jakaś chryba. Dobra, lecimy dalej. Mamy Hemoridor Smolder, znowu mag. A no właśnie, to chyba z ostatniego odcinka pamiętamy, że tutaj magowie nas zaczęli blokować. To co mówiłem, że jakbyśmy byli berserkiem, to byśmy wchodzili jak do siebie. No a niestety tym łowcom troszeczkę nam jeszcze tutaj brakuje do nich. No ale dobra, no zobaczymy jak to będzie. No mówię, odcinek taki, byleby coś było. W weekend tak naprawdę chyba nic nie będzie. Mówię, może ten streamek dzisiaj między tam 19 a 20 odpalę na jakieś 2 godzinki, jeżeli się uda oczywiście, więc generalnie no nie chcę was zostawić bez odcinka na weekend, kto tam ten to sobie obejrzy na przykład nie dzisiaj tylko w sobotę czy tam w niedzielę, no więc tak jak mówię, no ja w weekend nie będę miał dużo czasu, więc tych odcinków raczej nie będzie, też nie mam za bardzo co nagrywać, no tak można powiedzieć, że troszeczkę na siłę na tym łowcy coś robię, no bo generalnie mówię, no już ciężko, nie? Przydałby się jakiś nowy kontencik, kurde, bo powiem wam szczerze, że no nawet już druid nie domaga, nie? Nawet już druid tam jest, że tak powiem, tu Góry Olimp to w ogóle nie ma. Co? Tutaj jest ten mag. Może tego maga byśmy sprzątnęli. On chyba nie był nigdy jakimś blokiem dużym. No ale jednak jesteśmy tym łowcem, to różnie może być. No popróbujemy. O, tam 16 milionów. No może się uda go chociaż pokonać, nie? Byłoby fajnie. Więc tak jak mówię, no przydałby się jakiś nowy kontencik, bo jednak okej, udało się, spoko, pewnie się nie zapisał, bo nam od razu bazyliszka pokazało, dokładnie, nawet jeszcze możemy spróbować, ale tutaj nie ma sensu, bo pewnie ten walkę z bazyliszkiem nam pokaże, no dokładnie, no lipa, ale trudno, dobra, mag pokonany, wbiliśmy 413 level, więc już jest dobrze, już jest jakiś, można powiedzieć, mały progresik. Teraz mamy bazyliszkę, to jest zwiadowca, okej, tego zwiadowca może też byśmy byli w stanie poskładać, bo zwiadowcy to raczej nie są takie duże bloki, tutaj jeżeli chodzi o tą strefę mroku, zwłaszcza dla takiego łowcy, no ale zobaczymy czy coś faktycznie, no tam 65 milionów, może coś z tym będzie. Tak więc no, tak jak mówię, już nawet ten druid nie domaga, już nawet na druidzie nie idzie to wcale tak jakoś super, super wow. Teraz na druidzie już jesteśmy na prostej drodze do osiągnięcia E100, czyli maxów, czy tam nawet już to osiągnęliśmy, w sumie nie pamiętam, nie zwracam uwagi. Tak po prostu resetuję, po prostu tam kupuję te skipy, bo i tak do następnego epika mam zamiar cały czas to robić. Mam zamiar tam uzbierać jak najwyższą ilość run i po prostu na następnym epiku może odpalimy jakiegoś streamka, jeżeli będę miał czas i poszukamy sobie właśnie tych maxów, nie? Więc tam już się wtedy będzie działo dopiero, jak jakąś broń z 60% wyrwiemy, no ale generalnie nad w tym momencie też jest przestój, no jak sami widzicie, no na większości niestety tych naszych postaci jest teraz obecnie przestój, no ale no z każdym odcinkiem coś tam nagramy, nie? Też nie mówię, że każdy odcinek musi mieć 25-30 minut, tylko mogą być też takie krótsze, no ale dobra, no powiedzmy jeszcze 30 grzybów na niego, myślałem szczerze mówiąc, że tak z 20-30 go pokonamy, ale tutaj wygląda na to, że niestety nie przyfarci nam się, no szkoda, że nam się tam ta walka nie zapisała, no ale to jest urok tej nieszczęsnej gry, że często coś tam się buguje, często coś nie działa tak jak powinno. Dobra, olewamy go i teraz lecimy dalej. Tutaj mamy Leandera, który jest wojownikiem, więc może. Tutaj mamy Hel, która jest magiem. No i czy my tą Hel będziemy w stanie pokonać? No widzieliśmy tam pierwsza próba, dość fajna. Natomiast no to jest mag, nie? Więc tutaj czyste obrażenia grają największą rolę, powiedzmy, no ale chyba tej Hel nie ma w ogóle co w tym momencie klikać, bo chyba jej nie przeklikamy, no ale dobra, niech będzie, 100 grzybków to nie jest jakoś tam, w sensie to jest dużo, ale jakoś tam dużo czasu nie zabiera odcinkowego, powiedzmy, więc po prostu sobie popróbujemy, a nuż się uda, a nuż padnie. No ci nordycy bogowie dość ciężko idą w tej strefie mroku, nie? To nie jest tak jak szkoła magii, że tam jeden za drugim może paść, tylko tutaj jak jednego pokonamy, to już raczej drugi to jest blok, więc kolejny to by był na pewno blok, bo z tego co pamiętam to jest chyba Thor albo Odyn, coś w tym stylu, natomiast no w tym momencie raczej, dokładnie, raczej nie ma w ogóle co tutaj klikać, no bo nie uda się, więc 100 grzybków poszło, no i teraz lecimy Esteros to jest pudel, miniatura, to jest
jest też wojownik. No i spróbujmy. No tego wojownika może uda się pokonać, to jest ósmy. Dziewiąty to jest Gurałas, więc na dziewiątym się raczej zatrzymamy, ale na ósmym może on wcale nie jest jeszcze taki mocny jak na wojownika. No a my tutaj tym łowcom w teorii powinniśmy tych wojowników w miarę składać, nie? Tylko tam się musimy odrodzić parę razy, no ale okej, wiecie co? Jeszcze tutaj sobie zerkniemy może, czy wszystko jest zaczarowane, bo ja tak klikam, a nie spojrzałem przed odcinkiem. Kamienia mamy dość dużo, wiecie? I byśmy w teorii mogli tutaj razy dwa ulepszyć itemki pachołkom, tak mi się przynajmniej wydaje, ale czy jest sens to robić? Poczekajcie, ile to by nas kosztowało? No, może nie, może się jeszcze wstrzymamy. Jeszcze troszeczkę sobie tego kamienia pozbieram i dopiero im poulepszam. Na razie nie ma to sensu. Nie zrobiłoby to jakiegoś tam nie wiadomo jak dużej różnicy. Wiadomo, że troszkę statystyk by mieli tam więcej, ale mówię, jak będę tak miał może z 600 tysięcy tego kamienia, to wtedy coś pomyślimy, żeby tym pachołkom poulepszać. Ale okej, lecimy dalej i próbujemy. No to jest walka z wojownikiem, tutaj jakby muszą wejść jakieś odrodzenia, muszą wejść jakieś uniki i wtedy może faktycznie byśmy sobie coś tam pocisnęli. Tego pudla, no to mówię, no w strefie światła, o ile dobrze pamiętam, to nigdy nie jest blok, tylko to jest po prostu takie przejście, takie normalny przeciwnik, nie, do przejścia od razu. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, bo tu nie chcę się pomylić, bo mi się mieszają ci przeciwnicy często, ale ten Gurałas to jest właśnie taki blok na dłużej, no i chyba tam na nim się większość blokuje. Ale z tego co widzę, no tu chyba wydaliśmy na niego ze 150 grzybów. No dobra, powiedzmy jeszcze 50, ale chyba nie ma opcji w ogóle go w tym momencie jeszcze pokonać. Także po prostu sobie lecimy dalej. No zostaje nam 13 piętro, mamy 11 minutę i potem ewentualnie to tornado, dopóki nam się nie zapełni tutaj EQ i będziemy kończyć. No krótszy odcinek, tak jak mówię, żebyście mieli coś sobie na szybko takie do obejrzenia. Nie będziemy tutaj nie wiadomo jak długo się rozwodzić. To też nie jest Berserk, na którym na 440 poziomie pada od cholery, powiedzmy, lochów. Dobra, już tutaj przesadziłem. Tak jak to miało miejsce na poprzednim odcinku, który jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to możecie obejrzeć. No ale dobra, no teraz mamy tego Leandera, no i zobaczmy. Po Leanderze jest mag, jest bardzo silny mag, więc jego nie ma w ogóle opcji pokonać jeszcze. Natomiast tego Leandera zobaczymy, może się uda, może się nie uda, wiadomo, różnie z tym bywa. No, tak jak mówię, no to poczekajcie, jakie on ma w ogóle statystyki? 492 level, 40-153, a ten jakie miał? No ten jest mocniejszy niby od niego, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej na papierze, nie? Ale to tam bardzo dużo czynników na to wpływa. No dobra, no popróbujemy tutaj, powiedzmy, do 1600. Jeżeli się nie uda, no to się nie uda, to lecimy dalej. No jeden loch chociaż padnie, zawsze to tam odrobinka do przodu, biorąc pod uwagę, że nie tak dawno ten łowca był na kanale, no to jakoś to tam wygląda. I coś tam padło, no i mówię, no teraz się musimy koniecznie na tym tornadzie skupić. Ono nam da najwięcej golda, ono nam da najwięcej expa, więc w tym momencie no chyba trzeba będzie po prostu 100% w to tornado się odpalić. Mam wrażenie, że już to mówię któryś odcinek rzędu na tym łowcy, a i tak ciągle próbuję te strefy mroku i tak dalej. No i to jest właśnie problem, że ciągle nie mam tego ekwipunku wolnego. Cały czas tam przychodzi jakiś weekend epicki, to sobie kupuję epiki do kibla i tak dalej, no i wiecie, tak to niestety wygląda. No dobra, nie ma tu w ogóle opcji. Nawet ciężko mu było pół HP zjechać, więc okej, myślę, że zrobimy sobie coś takiego, że po prostu lecimy do tego tornada. Teraz mamy wojownika, czyli jakiś blok na ostatnim streamku, na nim zresztą stanęliśmy, bo już nie było miejsca. No więc teraz sobie poklikamy, dokładnie, coś tam padło, dzisiaj wiedźma chce pierścienie swoją drogą, tak więc zobaczymy jak to pójdzie. No dobra, no tu już mamy jakieś itemki, dyszka, więc wszystko musi zostać. To ile kosztuje? Aha, bo to jest ze strefy mroku, dobra, to nie kosztuje, nieważne. Z tym, że czy ja tutaj chcę wrócić jutro, no dobra, no zostawimy to, powiedzmy, na razie. Tylko lepiej, żebym ja to zrobił w ten sposób, żebym tutaj miał oddzielone te itemki droższe. Okej, lecimy dalej. Mamy krwawy kapturek, to jest wojownik, który padł bardzo szybko. No widzicie, no to jest dosłownie kilka grzybków i każde to tornado pada, więc tak to wygląda. Dobra, bo tu nam już mamy pełny ekwipunek, no i zobaczcie, no wszystko praktycznie drogie i tak będziemy musieli jedną rzecz sprzedać. Poczekajcie, to jest za tyle, no ten pasek chyba będę musiał sprzedać. Troszkę się tu zagalopowałem, szkoda, no ale to nic, no jak na złość żadnych pierścieni, no i tyle. No jak widzicie, też dużo tego tornada nie zrobiliśmy, a pada bardzo, bardzo łatwo. No i tak naprawdę tyle, no troszkę tego expa wbiliśmy, więc jak najbardziej na plus. Będziemy sobie lecieć jeszcze kolejne tam, powiedzmy,
kolejne poziomy tego tornada głównie, jak nam się znowu troszkę miejsca w tym ekwipunku zwolni, no i jakoś to będzie wyglądać. Prawie 15 minut, ja Wam dziękuję za odcinek, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie do Discorda dla widzów, który jest w opisie i w przypiętym komentarzu, wbijajcie na Twitcha, na którym od czasu do czasu są streamki, będę się starał jak najregularniej, jak będę oczywiście, jak najczęściej bardziej, jeżeli będę miał oczywiście czas, bo to też różnie bywa, tak więc wbijajcie na tego Twitcha, zostawiajcie follow. Tak samo jest w przypiętym komentarzu i w opisie. Zostawcie, tak jak mówię, kciuka w górę, suba z dzwoneczkiem. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.